Luciano otworzył własną sieć restauracji o nazwie Loco Chicken, album Raf Camory XVEE i najgorszy kawałek w karierze, Jakari kontra cała rap scena i Flery. Ja jestem Bolek i to są newsy o niemieckim rapie. W kraju pełnych kłamstw istnieje tylko jedna wiarygodna stacja bez propagandy. Kanał B0L33K prezentuje niemiecki rap, co się dzieje. Czytał Masny Bolo. Dziękuję każdemu, który wspiera ten kanał. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz, by być na bieżąco. Luciano ogłosił swoją własną sieć restauracji o nazwie Loco Chicken. Tego newsa dostałem od widza, który mi udostępnił post od strony Turtle Hype. Jest to polska strona i byłem ciekawy, czy oni dobrze mówią. No i mówili dobrze. Wszystko zweryfikowałem, dlatego będę ich używał teraz jako źródło. Parę dni temu było otwarcie, no i już parę ludzi z tego skorzystało. Chłopy teraz ma 100 lokali. Postanowiłem, że sprawdzę na Google Mapsach, czy te lokale naprawdę istnieją. Fizyczne lokale, jak i też te internetowe, gdzie się zamawia przez Uber Eats i tam różne Lieferando, Pyszne.pl, wiecie o co chodzi. No i opinie są mieszane. Jest to bardzo ciekawe, bo dopiero parę dni temu było oficjalne otwarcie. Jak patrzę tutaj na przykład na dzielnicy Reinickendorf, mamy 2,5 gwiazdek i 2 recenzje. Jeżeli patrzymy na Adlershof, mamy tam również 3,8. Idziemy na Steglitz, 2,2. Idziemy na Schöneberg, 1,0. 4 opinie. Każdy mówi, że jest chujowe. Niebezpieczeństwo, nie do jedzenia, tak słone, przesmażone. No jak słychać, nie brzmi to bardzo ciekawie. Brzmi to wszystko fajnie, że ma 100 restauracji, lecz aż tyle restauracji mieć. Oczywiście on nie jest właścicielem tych wszystkich, oni tam pewnie mają jakieś tam udziały, ale tak to koniec końców jest to jak taka typowa żabka, wiecie o co chodzi, franchise po prostu. Tak mi się wydaje, bo na ich stronie możesz z nimi współpracować i wtedy otworzyć swój własny lokal. Wydaje mi się, że on trochę zniszczy swój wizerunek, bo ostatnio było naprawdę spoko, kawałki fajne wyszły, jak i też fajne reklamy z Axe. No i z tego co ja pamiętam, ma chyba nawet swój własny produkt. Co wy o tym wszystkim myślicie, dajcie znać w komentarzach. Album Raf Camory XVRR i najgorszy kawałek w karierze. Już na sam start wam mogę powiedzieć, że mam sporo informacji na temat Raf Camory, bo się trochę tego nazbierało. Zacznijmy od początku. 2 tygodnie temu Raf Camora opublikował razem z Montezem i Robin Schulzem kawałek pod nazwą Fobai. Pomimo bardzo dobrych wyświetleń na Spotify'u i pozytywnych komentarzy na YouTubie, lecz słabych wyświetleń, na Instagramie Raf Camory komentarze były dosyć negatywne. Dużo osób lajkowało komentarze, że kawałek był taki średni i że ruchają ten sam beat tylko pod inną nazwą. Jeżeli nie słyszeliście tego utworu, to jest to nowy kawałek, lecz pod beatem Suga. Kawałek mi się jakoś mega nie podoba, ale nie jest aż taki zły, że mówić, że to jest jakieś wielkie gówno. Osobiście uważam, że najlepszy remix utworu Suga od Robin Schulza jest kawałek z Sobotą, Popkiem, Białasem, nie wiem już kto tam jeszcze był. Co wy o tym utworze myślicie, dajcie znać w komentarzach. Raf Camora powiadomił swoich fanów na Instagramie, że album XVRR osiągnął po 3,5 miesiącach 200 milionów streamów. Dziękuję każdemu, który słucha te piosenki, również tych z rozumem. Kolejnego dnia Raf Camora zdradził, kto będzie jako ostatni feat na jego albumie XVRR. Chciał nas zaskoczyć, dlatego nie zdradził, kim on jest. Mówił tylko, że to będzie artysta z wielką przyszłością. Jest to raper Ski Agu. Ski Agu to raper z dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf, czyli z Berlina. Nie wiem, czy go można nazwać raperem, on po prostu na technobitach, na rave'ach i tak dalej tworzy takie muzyki do tańca. Z tego co ja pamiętam, to w czasie pandemii opublikował swój pierwszy kawałek, kolega powiedział, żeby to udostępnił, on w wolnym czasie nagrywał dla siebie. Przez ten jeden kawałek, który opublikował, stał się popularny. Znacie muzykę Ski Agu i co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. No i ostatni news na dziś od Raf Camory to to, że opublikował wczoraj kawałek pod nazwą Bana Gönder razem z raperem LVBL lub Level, chuj wie jak się to wymawia. Raf twierdzi, że to będzie hit.
Co wy o tym wszystkim myślicie, dajcie znać w komentarzach. Przejdźmy do następnego newsa. Jacquarie kontra cała rap scena. Jacquarie to raper, który dopiero od niedawna istnieje na niemieckiej rap scenie. Tak naprawdę to on przyszedł znikąd. Znaczy, był tekściarzem dla 18 karat, lecz to było chyba nieoficjalne. Później, gdy on siedział w więzieniu, to jego kobieta zaczęła z nim się jakoś kłócić i takie różne rzeczy, lecz mniejsza z tym. Uważam go za bardzo utalentowanego rapera. Jest to oczywiście kwestia gustu, czy wam się jego muzyka podoba, czy nie. Ma on unikalny styl, lubi po prostu ludzi powkurwiać, lub ludzie go nie lubią. Lecz przez to, że on coś tam odpierdala, mogę dla was nagrywać content. Ostatnio na przykład robił selfie z policjantami i napisał: Bushido, poznałem twoją drużynę, są naprawdę dobrze nastawieni, spoko. Spoko chłopaki, przysięgam. Angie to kolejna ofiara. Nie wiedziałem, Angie, że twoja matka była wtedy naprawdę prostytutką. Przysięgam, jestem w chorym szoku. No i stawił tą fotę. Teflon 030 ma być również kretynem. Ty skurwysynie Teflon, twój brat jest w Berlinie gnębiony. W międzyczasie ty podpisujesz u dzieciach kurę. No i last but not list, Rais, który ma trójkę dzieci i próbował go chyba tam szukać w mieście, żeby go tam zajebać, nie wiem dlaczego. Nagrał po prostu taką parodię jego. Nagrał rolkę, gdzie udaje tego Jacquarie. Co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Flea banuje streamera na Twitchu. Flea przez jakiś czas był spokojny, nie robił żadnego beefu, nie robił nawet tych streamów na Twitchu, lecz powrócił, zaczął każdego wyzywać. Tym razem Flea spróbował zbanować tego youtubera na Twitchu, a Twitch dla tego youtubera jest bardzo ważny, bo to jego źródło dochodów. Patryk Lozenski myślał, że jest fan, że jeżeli wklepie mu 3 strajki, to wtedy wyjebą mu kanał, lecz jeżeli ty zgłaszasz 3 razy jakieś 3 filmy, to nie dostaniesz od razu bana, bo jedna osoba może dać tylko jednego strajka. Zgłosił te filmy pod pretekstem, że nie ma pozwolenia do reagowania lub po prostu korzystania z jego materiału. Według mnie jest to mega dziwne, że gangster raper, który o tym mówi, że kurwa jak coś to by każdego rozjebał i cała policja go nie lubi i że kurwa jest potężny, się interesuje właśnie takimi pierdołami i się kłóci z każdym, nawet z trollami, którzy specjalnie wchodzą na jego tam konto lub tam dzwonią na Discorda, chuj wie jakie tam komunikaty on używa po to, żeby go wkurwić. Co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. To na tyle. Jeżeli dotarliście do końca, to piszcie good good. Obserwujcie mnie na Instagramie b0e3k. Wbijajcie do grupy na fejsie, jak i na Discord. Życzę wam miłego wieczoru, dnia, zależy, który wy to oglądacie. Elo. Na koniec małe info. Wiem, że jeszcze pół minuty i wtedy będzie 8 minut, ale chciałem wam tak i tak to już wcześniej powiedzieć. Niestety w tym tygodniu może być, że nie będzie materiałów, bo mam 3 klasówki, które będę pisał poniedziałek, czwartek i w piątek, ale jest sporo fajnych pomysłów na nowe materiały. Nie tylko Einsatz Zim i Raf Kamory, tylko też o kulturze niemieckiego hip-hopu, jak i też o różnych artystach. Nie pijcie zbyt dużo, idźcie na wybory. Ja niestety nie mogę, bo zapomniałem ten wniosek wypełnić, żeby za granicą głosować. Pierw nie chciałem, ale później pomyślałem, że jednak byłoby to dobrze to zrobić. Życzę wam miłego wieczoru, dnia, zależy, o której wy to oglądacie. Elo.